Jestem na ulicy Barbary i na końcu tej drogi, na skrzyżowaniu, na którym tracimy pierwszeństwo przejazdu, pojadę prosto. Przede mną skrzyżowanie z ulicą Legionów. Mam zamiar jechać prosto, jak już mówiłem, czyli w ulicę Górniczą. Muszę tutaj ustąpić pojazdom z prawej oraz pojazdom z lewej. Z lewej teraz czerwone światło, ale ja... Jest zielone światło z lewej. Więc teraz pojazdy ruszyły. Wolna prawa, lewa, możemy wyjeżdżać. Oczywiście ktoś powie, że mógłbym tutaj wyjechać do środka. Natomiast zwróćmy uwagę, że do tego środka, gdybym skręcał w lewo, jak najbardziej bym się zmieścił. Natomiast stojąc na wprost, samochodem, który ma około 3,5 metra długości, no właśnie, tak z jednej, jak i z drugiej strony mógłbym wystawać, a więc mógłbym blokować tutaj ruch. Dlatego też lepiej i bezpieczniej po prostu z tego środka nie korzystać w takiej sytuacji, bo w mojej ocenie w tym konkretnym wypadku ten środek, ten pas na środku był po prostu za wąski.